strefa mety podczas całego zabezpieczenia biegów to jedno z kulminacyjnych i najbardziej niebezpiecznych, bym powiedział, newralgicznych miejsc, a więc dbanie o to, aby nie doszło do stratowania się osób, które tuż po przekroczeniu linii mety chcą się zatrzymać. Z drugiej strony trzeba mieć oczy dookoła głowy, aby wychwytywać osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowotnym, mając na uwadze przede wszystkim niewydolność oddechową i układ kardiologiczny. Strefę mety budujemy z reguły na dwa odcinki w odległości 50 metrów. Z reguły jest to od 6 do 12 osób, które ściśle ze sobą współpracują, mając też na wsparciu osoby techniczne, czyli osoby, które stricte będą transportowały na wózkach siedzących czy też noszach do punktu triaż. Triaż to tak najogólniej mówiąc strefa segregacji pacjentów. Dzisiaj mieliśmy około 10 tysięcy uczestników i spora część naszych poszkodowanych trafiła do nas w jednym czasie. W naszej strefie mieliśmy dzisiaj około 20 pacjentów o różnym stopniu ciężkości. Część z nich została przekazana do szpitala polowego, a część po udzieleniu pomocy na miejscu poszła do nas. Dzisiaj mieliśmy bardzo sprzyjające warunki atmosferyczne. Było ciepło, ale nie gorąco, więc z jednej strony nie mieliśmy problemów z urazami, które wynikają z niezbyt adekwatnego rozgrzania mięśni stawów, ale z drugiej strony nie było na tyle gorąco, żeby dużo pacjentów odwodnić.